Ktoś mnie wypatrzył. Ktoś wytropił. Tak żyję odosobniony, tak obcy gwarowi świata. A przecież znalazł się ktoś, co mnie śledzi z daleka. Z powodzi trwania wyłonił się fakt w bliskiej ze mną styczności. Ze mną obłąkanym, jako rzekli ludzie roztropni, osobnikiem. Szczególne, szczególne. W jednym z pierwszorzędnych dzienników ukazał się pod datą 20 lipca tak zwanego bieżącego roku, mówiąc ich trybem, znamienny artykuł pod tytułem Ewolucja czasu. Autor podpisał się inicjałami SS. Rozprawa pisana cięto, mocno i pewnie, jak na tych przystało, co krzepko trzymają się życia i w rzeczywistości zanurzają się po szyję. Wartość jej dla mnie żadna. Punkt widzenia oczywiście realny. Z tej strony grobu wyrosły. Panegiryk dla ludzkiego intelektu i jego wytworów. Lecz obchodzi mnie z innych względów. Artykuł jest wyraźnie skierowany przeciwko mnie. Przeciwko moim przekonaniom o tak zwanym czasie. Nieznany autor pisze jakby obronę czasu, usiłując zbić moje zarzuty, które zdaje się znać doskonale. Ale skąd? W tym moment tajemniczy. Nigdy ani słowa nie zamieniłem z nikim na temat czasu i jego nieistności. Nie wygłosiłem ani jednego odczytu. Nie wydałem najmniejszej broszurki ani książki. Rozprawy mojej o fałszywym pojmowaniu tak zwanego czasu i jego fikcyjności nie czytał nikt na świecie. O istnieniu podobnej pracy nikt nie wie. Nie może wiedzieć. Żaden z nielicznych znajomych, którzy i tak po moim powrocie z domu zdrowia usunęli się ode mnie skwapliwie. Nawet nie przypuszcza, że w ogóle tym problemem kiedykolwiek się zajmowałem. Owoc kilkuletnich mych rozmyślań spoczywa cicho w czarnej ceratowej teczce, tu w biurku. W tajemnej skrytce na prawo, dokąd nikt bez mojej wiedzy się nie dostanie. To wykluczone. A jednak ten człowiek zna na pewno treść manuskryptu. Umie go na pamięć, na wylot. I usiłuje zbić mój, jak się wyraża, pogląd. Głupiec. Moją pewność. Nawet porządek myśli ten sam. Nawet kontrprzykłady czerpane z tych samych dziedzin. Przeciwnik podchwytuje moje zwroty, definicje, przemianowuje świeżo przeze mnie odkryte wiadomości i pojęcia na swój tryb. Przenicowuje bezwstydnie na swoją modłę wyniki moich żmudnych badań całego mojego życia. Dziwne to. Dziwne. Arcydziwne. Więc chyba wyczuł mnie jakimś sposobem. Wyczytał myśli z oddali i odpowiedział na nie rezonansem wroga. Musi zatem istnieć między nami jakiś tajemny stosunek. Jakaś więźba duchowa, która umożliwia coś podobnego. Lecz ja sobie tego wcale nie życzę. Nie lubię, by mnie kto podpatrywał. Choćby i bezwiednie. Choćby na odległość. Istnienie tego człowieka jest mi bardzo nie na rękę. I postaram się go usunąć za wszelką cenę. Na razie nie wiem nic. Byłem już w redakcji dziennika i zapytałem wprost o nazwisko autora. Odpowiedziano mi, że go nie znają. Rękopis przysłał ktoś pocztą. Ktoś mieszkający na miejscu. Lecz bez podpisu. Był tylko inicjał. SS. Artykuł był ciekawy. Poruszał temat aktualny, traktowany naukowo, we formie wzorowej, bez zarzutu. Więc wydrukowano. Może prawda, a może kłamią. Tajemnica redakcyjna. Lecz mi nie ujdzie. Odnajdę go prędzej czy później. Nie w zwykły, to w mój sposób. Mam ze sobą ich pomoc. Tajemną, niewidzialną dla oka zdrowych. Odwiedzają mnie niemal codziennie i wiodą długie, poufne rozmowy. Dostęp do mnie ułatwiło im moje obłąkanie. Głupi ludzie, zdrowi, normalni. Jakże mi ich serdecznie szkoda. Nie znają wielkiej drugiej połowy bytu, ci żebracy Poznania. Trzymają się tylko oburącz rzeczywistości i poza nią świata nie widzą. Ślepcy dozgonni, dopóki im śmierć nareszcie nie otworzy bram, co wiodą na tamtą stronę. Należę do nielicznych wybrańców, którym wolno bezkarnie przechodzić z jednej w drugą dziedzinę. Dzięki memu obłąkaniu stanąłem na rubieży dwóch światów. Może właśnie dlatego wydaje się innym, anormalnym, szalonym. Może właśnie dlatego wyzwolony jestem z przesądów mózgu i ciemnego ich intelektu. Twory ich są mi obce i nie obowiązują do niczego.
pojęcie czasu dla mnie nie istnieje. A jednak coś pozostało jeszcze z przywartej strony. Nie mogę zdobyć się na zatratę poczucia przestrzeni, która wciąż jeszcze przemawia do mnie głosem mocnym, rozkazującym. Potrąca lekceważąco bryłowatością przedmiotów. Męczy tęskniącą nudą długich bez końca gościńców. Dlatego nie jestem czystym duchem, tylko obłąkanym człowiekiem. Czymś, co wzbudza u normalnych litość, pogardę lub strach. Lecz się nie skarżę. Lepiej mi z tym, niż im ze zdrowymi mózgami. Przede mną rozwijają się krainy odległe, zamglone, ponure głębie nieznanych światów, przepaście czarowne. Nawiedzają mnie korowody zmarłych, orszaki stworów dziwnych, kapryśne jaśnie żywiołów. Wyłaniają się jedne, odchodzą drugie, lotne, piękne, groźne. Któraś z fal trwania wyrzuciła na próg mojego domu postać nową. Dotąd nie wiem, rzeczywistą czy z tamtego brzegu. Przychodzi wieczorem. Nie wiadomo jak i skąd. Staje obok mnie i wpatruje się we mnie godzinami bez słowa. Wygląda trochę antycznie. Twarz rzymska, ogolona, bez śladu zarostu. Twarz śniada, niemal szara. Wiek nieokreślony. Czasem wygląda na lat 50, czasem na 100 lub więcej. Maska mieni się przedziwnie. Jednak czuję, że to musi być człowiek bardzo stary. W ręce prawej trzyma kosę, w lewej klepsydrę, którą od czasu do czasu podnosi pod światło, badając położenie piasku. Zrazu milczał uporczywie i na pytania nie dawał odpowiedzi. Dopiero po 10 z rzędu wizycie dał się wciągnąć w pogawędkę. Szła z początku opornie i ciężko, bo gość znać małomówny i nie ma wprawy. Odłóż kosę, zachęciłem go na powitanie. Tyle lat dźwigasz ją niepotrzebnie. Dziś już nie sprawia należytego wrażenia. Stała się martwym wspomnieniem antycznym. Twarz gościa skrzywiła się w złośliwy grymas. Z ust wyszedł po raz pierwszy głos drewniany, bez dźwięku. Tak sądzisz? Ja myślę inaczej. Jestem Tempus. Domyśliłem się. Witaj, Saturnie. Czemu zawdzięczać mam twoje przybycie? Gość odsłonił w uśmiechu parę bezzębnych dziąseł. Szukasz mnie od pewnego czasu, więc jestem. Ciebie nie ma. Jesteś urojeniem. Ucieleśniłem się, jak widzisz. Ludzie zbyt długo mówili o mnie. Przeto przybrałem ciało. Wywabiono mnie z niebytu. Niemożliwe. Lecz ten strój? Trochę za staromodny. Trącisz myszką, mój kochany. Nic nie szkodzi. Zwykła sztywność zakrzepuje alegorii. Zresztą może ludzkość przybrać mnie w nowe szaty. Czas nawet ku temu najwyższy. Te łachmany już mi się sprzykrzyły. Wyglądają na archaizm. Tu szarpnął pogardliwie połę mocno już przetartej togi. A widzisz, przyjacielu, że miałem rację? Po części tak. O ile chodzi o strój. Lecz ty podobno nie uznajesz mojego istnienia w ogóle. Oczywiście. Jesteś fikcją mózgu. Jeżeli zajmuję się kwestią twojego kostiumu, to czynię to tylko z punktu widzenia zdrowych. Przebyłeś podobno ewolucję, he? Tak przynajmniej czytałem. Maska Saturna rozjaśniła się w triumfującym uśmiechu. A, czytałeś więc. Prawda, że pięknie napisane? Tak, tak. Rozwinąłem się. Nie pojmują mnie dzisiaj N-blok jak starożytni. Stałem się wartością zmienną, niezależną, którą wiedza usiłuje wprowadzić we wszystkie swoje dziedziny. Ściągnięto mnie do granicy minuty, sekundy. Zaciążyłem nad każdym momentem. Sprecyzowałem się. Wysubtelniałem. O tak! Wychudłeś diabelnie. Do wymiarów wskazówki zegara. Zbezcześciłeś świętą tajemnicę trwania. Zmąciłeś cudowną płynność fal typu ubo życia. Krzyknąłem, zrywając się z miejsca. Gość był już w progu. Jestem silniejszy od ciebie. Usłyszałem głos jego miarowy, spokojny jak ruch wahadła. Bo za mną jest rzeczywistość i zdrowa praktyczna większość. A tej jestem niezbędny. Żegnaj. Odnajdziesz mnie w mieście w nieco zmodernizowanej postaci. Chciałem go zatrzymać przemocą, lecz wymknął się i zniknął za drzwiami. Na niebie paliła się zachodowa zorza. Siedziałem sam w pustym pokoju.
Od owego wieczora Tempus więcej się u mnie nie pojawił. Spełniwszy jakąś misję, oddalił się bezpowrotnie. Lecz słowa gościa nie dawały mi spokoju, brzmiąc w moich uszach natrętnym refrenem. Odnajdziesz mnie w mieście. Co to miało znaczyć? Czyżby wyzwanie do walki? Tymczasem w gazetach pojawiały się artykuły o czasie, widocznie zwrócone ostrzem wywodów przeciwko mnie. Wszystkie podpisane tajemniczymi inicjałami. SS. Rozwodziły się nad głębokością tego pojęcia. Podkreślały bez końca jego użyteczność jako czynnika regulującego życie i jego sprawność. Słowem, były to peany na część mojego gościa. Podrażniony tymi wycieczkami, zbijałem je w domu u siebie na papierze, wzmacniając nowymi dowodami swoją rozprawę i uzupełniając myśli tam zawarte. Gotowałem się do ataku ze swojej strony, czekając na wyczerpanie przeciwnika, by wtedy ogłosić światu odpowiedź. Równocześnie szukałem owego antagonisty. Całymi dniami do późnego wieczora włóczyłem się po mieście. Zaglądałem do kawiarn, zawiązywałem znajomości, wyciągałem ludzi na rozmowę na temat czasu. Poznałem w ten sposób kilku profesorów, kilku studiujących filozofów, z jak i tuzin przeróżnego rodzaju dziwaków i oryginałów. Lecz z dysput prowadzonych z tymi panami wychodziłem zawsze niezadowolony. Problem zdawał się wprawdzie zajmować ich w dość wysokim stopniu, lecz mimo tego nie wyczuwało się tego żaru, jaki wiał ze szpalt dzienników. To nie byli przeciwnicy. Żaden nie ujmował zagadnienia tak osobiście, z tak sekciarskim zapamiętaniem jak tamten nieznajomy. Powoli dochodzę do przekonania, że wpadłem na fałszywy tor, że sfera, wśród której należy go szukać, leży trochę niżej. Zdaje mi się, że nareszcie jestem na właściwym tropie. Od wczoraj wieczorem. Po całodziennej wędrówce wracam do domu. Idę starą dzielnicą miasta, rozciągniętą ponad rzeką systemem wyboistych uliczek zmierzających ku wodzie. Przecinam je w poprzek, pnąc się w górę liną kolistą. Nade mną przyglądają z ponad prostopadłych ścian obdartych kamienic skrawy nieba wieczornego, poorane dymami kominów. Z okien wychylają się suchotnicze, blade twarze, rozczochrane głowy starych wiedźm, patrzą w zakisłe oczy kaprawych starców. Potykając się o wyboje bruku, skręcam wąskotorową uliczkę i spoglądam w dół. Tam, daleko, u wylotu parowu krwawi się w agonii zachodu woda. Błyszczy migotem fal smutny pas rzeki. Gdzieś w górze z jakiejś rozpadającej się rudery poderwało się stado wron i zatoczywszy ciężkim lotem łuk nad uliczką, zniknęło za dachami domów. Opuszczam wzrok niżej, na poziom pierwszych pięter i spoglądam zanurzonymi oczami beznadziejność okien. Spojrzenie utyka na jakiejś wywieszce. Na zielonym, wypłowiałym tle duże czarne litery czyjegoś nazwiska. Patrzę tempo, nie umiejąc złożyć wyrazów. Nagle ujmuję je. Saturnin Sektor. Zegarmistrz. Oczywiście. To on. Znalazłem nareszcie. Spokój ogromny wypełnia mi duszę i powoli wracam do siebie. Rzecz dziwna. Mieszkam jakoś niedaleko. Zdaje się, że nawet tuż obok. Tyle, że zaszedłem do domu z innej niż zwykle strony. Z tej, którą dotąd nigdy nie chodziłem. Po 30 latach stałego pobytu w mieście. Szczególne. A jednak widocznie zdarza się czasem, że człowiek wraca do siebie przez lata całe jedną stroną. Przemierza ciągle dzień w dzień tę samą drogę, aż w pewnym momencie znalazłszy się na innym szlaku, ze zdumieniem stwierdza, że wjedzie też do jego domu. Ze zdumieniem człowieka, który śnił długie, długie lata, by pewnego dnia ocknąć się na nieznanej drodze do własnego wnętrza. Tak wtedy nazywa się mój przeciwnik i jest zegarmistrzem. Naturalnie, że to on. Tylko on. Nikt inny. Dziwię się tylko, że jak dotąd na to nie wpadłem. Nazwisko tak mi skądś znane. Tak bliskie. Nie mogę sobie wprawdzie przypomnieć skąd. Lecz to nie wpływa w niczym na moje głębokie, niewzruszone przekonanie. Od razu zrozumiałem, że jest mym prześladowcą. Tym tajemniczym nieznajomym, którego szukam od tak dawna. Samo nazwisko tak znamienne. Tyle mówi o sobie. Zanalizujmy najpierw imię. Saturn. Czyż imię to nie narzuca od razu wizji starca z kosą i klepsydrą? Symbolizm oczywisty. A nazwisko Sektor. Czy nie zastanawiające? Dobrane znakomicie. Sektor. Właściwie Sektor. To niby się kący rozdrabniający na części, cząsteczki, odcinki. Ile ukrytej autoironii w tym przezwisku.
Czyż hołdując bezwzględnie dzisiejszym pojęciom o czasie nie jest istotnie sektorem? Wszak zniekształcił cudowność trwania na rzecz matematycznej abstrakcji. Posiekał płynną, niezmąconą falę życia na bezlik martwych odcinków. Sektor. Symbol lat, miesięcy, dni, godzin, minut i sekund. Zamknął w dwóch wyrazach całą swoją kłamliwą, przeczącą istocie bytu działalność. Niebezpieczny człowiek. Symbol. Dopóki żyje, ludzkość nie otrząśnie się z tego przesądu i nie pójdzie za mną. Dlatego należy wykreślić z pamięci żyjących to imię i zastąpić moim. Moim? Co za szczególna myśl. Moje nazwisko. Moje nazwisko. Jak się właściwie nazywam? Jak się nazywam? Nie mogę sobie przypomnieć. To śmieszne. To arcyśmieszne. To upokarzające. Zapomniałem. Zupełnie zapomniałem, jak się nazywam. Jestem bezimienny. Tak. Bezimienny. Jak fala na łonie oceanu. Wiecznie wędrowna. Wiecznie się w drugą przelewająca. Drugą falę. Siostrzenicę. Po nocy długiej, bezsennej, idę do niego. Wiodą mnie schody spróchniałe, miejscami szczerzące się pustką przerw, skrzypliwe. Otwieram drzwi i wchodzę. Zaciszny stary pokój szemrze po gwarem zegarów. Jest ich wiele, bez liku. Czarne z hebanu, pełzające po ścianach niby wielkie żuki. Okrągłe, staroświeckie na kolumienkach z kości słoniowej pod szklanymi dzwonami. Dziwaczne, barokowe z interierów dawnej Francji. Figlarne, głośno tykające budziki. W niszy wejściowej zieloną tikajką szepczą półwieczne pacierze małe kieszonkowe. Złote, emaliowane przecudnie cebule. Srebrne, inkrustowane repertiery. Kosztowne, w rubin i szmaragdy strojone liliputy. W środku izby stolik z przyrządami zegarmistrza. Jakieś dłutka, obciążki, stosy śrubek, cienkich jak włos sprężyn, kółek, blaszek. Na skrawku zielonego płótna parę nadwyrężonych kopert. Kilka świeżo wyjętych diamentów. Na krzesełku pochylony nad jakimś zegarkiem siedzi on. Mistrz czasomierzów. Poprzez pył wirujący w snopie promieni słonecznych, które wpadają skośnie przez okno, dostrzegam jego twarz. Znana mi jakoś dobrze. Gdzieś ją widziałem. Gdzie? Nie pomnę. Może w jakimś lustrze. Siwa, starcza głowa, ryże faworyty, ostre, sępie rysy. Podnosi na mnie oczy jasne, przenikliwe i uśmiecha się. Dziwny uśmiech. Chciałbym oddać zegarek do naprawy. Kłamiesz, przyjacielu. Zegarków nie używasz od lat 10. Po co te wykręty? Jego głos przejmuje mnie do głębi. Gdzieś go słyszałem i znam doskonale. Głos mi nader bliski. Wiem, po co przyszedłeś. Oczekuję cię od dawna. Teraz ja się uśmiecham. Jeśli tak, to sprawa uproszczona. Oczywiście. Zanim spełnisz coś zamierzył, usiądź. Pogadamy. Wszak czasu mamy dość. Naturalnie. Nie śpieszno mi. Siadam i wsłuchuję się w rozmowę zegarków. Chodzą równo. Na minutę, sekundę. Uregulowałeś u siebie czas idealnie. Rzucam uwagę na chybił trafił. Sektor milczy, wpatrzony we mnie uporczywie. Więc jesteś przygotowany na wszystko? Podejmuję z trudem wątek rozmowy. Tak, nie będę się bronić. Dlaczego? Masz do tego prawo jak każdy człowiek. To byłoby bezcelowym. Czuję, że wkrótce i tak nadejdzie twoja era. Ustępuję przed koniecznością, jako idealny symbol zamkniętego ostatecznie okresu. Przegniły owoc późnej jesieni sam spada z drzewa. Więc uznajesz mnie? Nie. To rzecz inna. I ty kiedyś musisz ustąpić przed nowym symbolem. Nie upominajmy o względności pojęć. Wszystko wszak zależy od układu odniesienia. Właśnie. Mimo to skąd ta pewność, która tknęła twoje artykuły? Wynikła z głębokiego przekonania o użyteczności tego, co głoszę. A, prawda. Należysz do pokolenia, którego bożyszczem rzeczywistość praktyczna. Tak, tak. Ty zaś sięgasz poza nią. Przynajmniej zdaje ci się tak. I wpadasz w mgliste mare tenebrarum. Ludziom z krwi i kości to nie wystarcza.
potrzebują ciała i jego wytworów. Mylisz się. Ja tylko pragnę pogłębienia życia. Życie płynie szeroką, zwartką falą w zjawiskach związanych ze sobą tak spoiście, że ich rozłączenie na moment jest śmiesznym i karykaturalnym. Twoje pojęcie czasu to po prostu przeniesienie go w sferę przestrzeni. Czyż to nie piękny pomysł? Czytałeś słynną Podróż w czasie znanego pisarza angielskiego? Owszem, ją właśnie miałem na myśli. Jest najlepszym przykładem, do czego mogą doprowadzić fikcje mózgu ludzkiego. Sam pomysł maszyny czasowej, czyż nie obraża dziewiczości życia pełnego ciągłych niespodzianek? Oto skutki wiwisekcji, którą na nim uprawiasz. Oto wzór, jak się mechanizuje życie. Bajeczna pewność. Wykwit mózgu i jego dumnej potęgi. Głupiś, mój kochany. Bądź spokojny. Nikt nigdy maszyną ani w przeszłość, ani w przyszłość nie zajedzie. Nie zrozumiemy się nigdy. Rzecz szczególna. Mimo, że jestestwa nasze tak ze sobą dziwnie splecione. W tej chwili niesamowity dreszcz przebiegł moje ciało. Słowa zegarmistrza szły do mnie jakby z mojego wnętrza. Istotnie. I ja to chwilami odczuwam. Gdyby nie to, ciągnął zgaszonym głosem starzec, że myśli twoje wyglądają na młody szczep zasadzony w moim pniu, gdyby nie to, że przeczuwam ich rozbłysk w najbliższej przyszłości, to co? Zabiłbym cię, odpowiedział zimno, tym oto narzędziem. I wydobył z pluszowego puzdra cudownej roboty puginał z rękojeścią z kości słoniowej. Uśmiechnąłem się triumfująco. Tymczasem role wypadają odwrotnie. Starzec pochylił z rezygnacją głowę. Bo przezwyciężyłeś mnie w sobie. Teraz odejdź. Chcę spisać jeszcze moją ostatnią wolę. Przyjdziesz dziś wieczorem. Weź to na pamiątkę ode mnie. I wręczył mi puginał. Machinalnie wziąłem połyskującą chłodno stal i bez słowa pożegnania odszedłem. Na schodach doszedł mnie z wnętrza pracowni ostry, chichoczący dźwięk. Starzec śmiał się. Dzienniki wieczorne miasta W podały w dziale kronik następującą wiadomość. Morderstwo czy samobójstwo? Dziś rano zaszedł w naszym mieście tajemniczy wypadek przy ulicy Wodnej 10. Rozalia Witowska, wdowa po urzędniku prywatnym, wszedłszy około 10 nad ranem do pracowni zegarmistrza Saturnina Sektora, zastała jego zwłoki na krześle pod oknem zbroczone obficie zasłą już krwią. W piersi nieszczęśliwego tkwił głęboko misternej roboty antyczny sztylet. Na krzyk Witowskiej zbiegli się mieszkańcy, wkroczyła policja. Lekarz sądowy, dr Obmiński, stwierdził śmierć, która prawdopodobnie nastąpiła w nocy wskutek upływu krwi. Śladów kradzieży jakichkolwiek nie wykryto. Natomiast obok zwłok na stole znaleziono alejt policyjny Tulejko, testament zmarłego i ćwiartkę papieru, na której skreślił rzekomo zegarmist następujące słowa. Winowajcy nie szukać. Ginę z własnej woli. Wypadek zdradza wiele rysów tajemniczych i niewyjaśnionych. Miasto nasze obiegają już najrozmaitsze pogłoski o zmarłym. Podobno sektor spędził parę lat w domu obłąkanych, z którego wypuszczono go dopiero niedawno. Doktor Tumin, kierownik zakładu, wezwany na świadka w zagadkowej sprawie, utrzymuje, że zegarmistrz cierpiał od dłuższego czasu na periodyczne pomieszanie zmysłów, które za każdym nawrotem przybierało coraz ostrzejsze formy. Orzeczenie to popierają zeznania sąsiadów sektora i współmieszkańcy kamienicy. Uchodził powszechnie za maniaka. Mimo to w okresach tzw. lucida interwila oddawał się zajęciom zawodowym, spełniając funkcję zegarmistrza doskonale. Koledzy uważali go nawet za jednego z najzdolniejszych pracowników. Ciekawe światło na sprawę rzuca testament nieszczęśliwego. Sektor przeznaczył całą swoją pokaźną fortunę na fundusz naukowy, ze specjalnym zastrzeżeniem, że korzystać zeń mogą wyłącznie badacze problemu czasu i przestrzeni oraz zagadnień z tym związanych. Równocześnie z tajemniczym wypadkiem przy ulicy Wodnej zgłoszono w policji i miejskim urzędzie parę sensacyjnych wiadomości. Oto pojawiły się na murach miasta dziwne plakaty i ogłoszenia we formie żałobnej klepsydry następującej treści. Zgon czasu. W nocy z 29 na 30 listopada bieżącego roku zginął bezpowrotnie Tempus Saturn, by ustąpić miejsca wiecznemu trwaniu. Drugim, nie mniej zagadkowym objawem jest fakt, że wszystkie wieże zegarowe naszego miasta z nieznanych przyczyn stanęły. Wskazówki zatrzymały się onegdaj w nocy na godzinie 11.
W mieście panuje ogólne wzburzenie i jakiś dziwny, zabobonny przestrach. Przerażony tłum gromadzi się na placach publicznych. Odzywają się głosy wiążące dziwne objawy ze śmiercią zegarmistrza.